Dwa różne projekty uchwał w jednej sprawie rozpatrzą suwalscy radni na najbliższym środowym posiedzeniu. Wybrać mogą tylko jeden. Miesiąc temu propozycja uchwały odnoszącej się do tzw. ataków medialnych na Jana Pawła II, złożona przez radnych z klubu Prawo i Sprawiedliwość, spadła z porządku obrad, co uzasadniono koniecznością wypracowania wspólnego stanowiska. Najwyraźniej nie udało się uzgodnić wspólnej treści, bowiem w porządku środowej sesji pojawiły się dwa alternatywne projekty. Oba uznają doniosłość dokonań papieża Polaka i zawierają apel o poszanowanie jego godności w życiu publicznym. Autorzy obu projektów sprzeciwiają się również dyskredytowaniu autorytetu, jakim bez wątpienia uznać należy Jana Pawła II. W obu stanowiskach mowa również o roli, jaką odegrało dzieło wielkiego Polaka w kształtowaniu narodowej tożsamości rodaków. Nie możemy być obojętni, tym bardziej, iż w dowód wdzięczności i pamięci zbudowaliśmy pomnik papieża w naszym mieście. Stał się on nie tylko nieodłącznym elementem krajobrazu Suwałka, ale przede wszystkim świadectwem pokoleń i symbolem wartości, wśród których naczelną jest miłość do Boga i ludzi, piszą autorzy jednego z projektów. Drudzy, podkreślając zasługi i dorobek Jana Pawła II, kończą projekt słowami: jednocześnie jesteśmy przekonani, iż pogłębione badania historyków pozwolą wyjaśnić wszelkie wątpliwości i ustrzec administrację kościelną przed podobnymi błędami zaniechania w przyszłości. Decyzję o wyborze jednej z dwóch propozycji poprzedzi dyskusja.